Chcę teraz powiedzieć o... powstaniu zmartwych. List do Hebrajczyków 6:2 mówi tak, że a może od 6:7 przeczytam. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o zwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach i o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. A więc tutaj jest zawarta informacja o podstawach nauki chrześcijańskiej, o tym, na czym bazował pierwotny Kościół. Pierwotny Kościół budował na zasadniczo na tej teologii pawłowej i na tym też rozwinęła się fundamentalna nauka chrześcijańska. Jedną z części tej nauki była nauka o powstaniu zmartwych. To było bardzo ważne dla pierwszego Kościoła i to jest bardzo ważne dla nas. Jeżeli my, patrzcie, jako ruch przebudzeniowy, my mówimy o szeroko pojętym sukcesie w życiu tutaj na ziemi również. Natomiast przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby głosić Ewangelię, żeby głosić Chrystusa ukrzyżowanego, żeby docierać do ludzi. W zasadzie dwie odnogi. Jedna to jest odnoga ratowania ludzi od śmierci wiecznej, druga to jest odnoga związana z reformacją Kościoła. Natomiast nauka o powstaniu zmartwych musi być w nas bardzo mocno zakorzeniona, ponieważ my ludziom proponujemy życie wieczne. A też nasze życie musi być skoncentrowane wokół życia wiecznego. Skoncentrowane. Dzisiaj tutaj sobie rozmawialiśmy wcześniej, tutaj powiedziałem, że gdyby człowiek nie miał za co dziękować do końca życia, to może dziękować za to, że idzie do nieba. Ja tak mogę, że idę do nieba, że moim ostatecznym miejscem będzie nie, jakkolwiek nie, niebo, jakkolwiek pojmowane niebo, a nie piekło. I ta nauka o powstaniu z martwych, dokładnie nauka o powstaniu z umarłych, to te słowo powstanie, to jest greckie słowo anastasis, które oznacza podniesienie, zbudzenie ze snu. A to słowo umarłych to nekros, które oznacza coś zupełnie nieżywego. Czyli nauka o powstaniu z martwych to jest nauka opowiadająca, mówiąca o tym, że my przechodzimy szerokim krokiem nad śmiercią. Wiecie, co jest fenomenem chrześcijaństwa? To jest to, że śmierć nad nami nie panuje. Nie panuje nad nami śmierć. Człowiek wolny od lęku przed śmiercią ma otwarte drzwi, aby wyzbyć się każdego innego lęku. Bo lęk przed śmiercią wiąże wszystkie lęki. On je związuje w taki węzeł. Jak ty się wyzwalasz, i to jest w ogóle ciekawe, bo wielu chrześcijan, jak to łyknie, to zrozumieją, że tak naprawdę w ogóle nie muszą trwać w szeregu lęków, bo węzeł został rozwiązany. Że to, że się narodziłeś z Bożego Ducha, spowodowało, że ty możesz nie bać się w ogóle śmierci. W ogóle. Śmierć dla ciebie to nie jest problem. Więcej, w pewnym sensie zysk. Zysk. Że to życie nie jest najważniejsze. Że te życie tutaj to nie jest coś, co jest szczytem. I wiadomo, że my wierzymy w wymianę krzyżową. Ja wierzę, że będę żył na tej ziemi 120 lat w szczęściu, zdrowiu, pomyślności. I tak zamierzam żyć. Ja sobie tak zrobię w życiu.
Jak sobie ktoś zrobi, no to już każdego sprawa prywatna. Ja wiem, że sobie tak zrobię. Natomiast i też głoszę to do ludzi, że tak mogą. Czyli ten sukces, on jest przeze mnie cały czas podnoszony w moich głoszeniach, ale ja przede wszystkim wiem, że to życie tutaj to jest życie gorszej jakości. Czyli najlepsze życie tutaj to jest życie gorszej jakości niż te, które mnie czeka później. I o tym chcę, żebyśmy dzisiaj wiedzieli, bo chciałbym, żebyś miał takie podejście do życia na ziemi, żebyś jakby nie był przywiązany do tego życia. Jeżeli ty chcesz realnie wpływać jako sługa Boży, to nie możesz być przywiązany do tego życia. Co nie oznacza, że to życie nie ma być przez ciebie przeżyte w sukcesie i zwycięstwie, bo to nie o to chodzi. Masz przeżywać je, masz osiągnąć sukces, masz zwyciężać, natomiast chodzi o to, żebyś nie był do tego przywiązany. Wiecie, tak na marginesie, to jest troszeczkę podobnie jak jest z umysłem biedaka albo z umysłem bogacza, że to się wszystko w głowie mieści, bo to można mieć pieniądze, a mieć naprawdę umysł biedaka. Ja na przykład kiedyś, jak byłem przestępcą, ja miałem dużo pieniędzy, ale miałem umysł biedaka. Ja miałem coś takiego, że ja się ciągle bałem o pieniądze. Ja te pieniądze gromadziłem, to było dla mnie takie, ten lęk cały czas był, pieniądze były i lęk. A umysł bogacza to jest umysł taki, który w ogóle nie ma lęku o pieniądze, w ogóle zbadano, słuchajcie, różnych ludzi, robiono z nich badania związane z podejściem do pieniędzy, na przykład najlepiej wiecie, kto wypadał? Dzieci milionerów. To dzieci milionerów najlepiej wypadają, bo dziecko milionera, ono w ogóle nie ma koncepcji niebycia milionerem. Ono nie wie, co to jest nie być milionerem. To rozumiecie, bo ono zawsze było milionerem. Ono się urodziło milionerem, ono nie wie, co to znaczy, że rodzice rozmawiają, że coś jest za drogie, za tanie, że gdzieś się nie pojedzie, bo na coś nie ma. To ono nie wie takich rzeczy, wiecie. To ono może być popsute do szpiku kości, to dziecko, bo to nie chodzi o to, że ona tam charakter ma dobry. Chodzi o to, że w nim nie ma lęku przed brakiem pieniędzy. I co ciekawe, tego rodzaju człowiek, w którym nie ma lęku przed brakiem pieniędzy, bardzo szybko zaczyna zarabiać pieniądze. I nie dlatego, że mu dał ojciec czy matka, tylko dlatego, że on ma umysł milionera, umysł bogacza. I on w ogóle bierze się za coś, tak? I on nie ma żadnych wątpliwości, że on to zrobi. Wiecie czemu? Bo on nie ma żadnego złego doświadczenia. On ma takie wewnętrzne usankcjonowanie w umyśle, że cokolwiek zacznę robić, to się wzbogacę na tym. Bo on w ogóle wie. A człowiek, który ma umysł biedaka, to on cały czas myśli tak, a co to będzie? A jak otworzy firmę? A może nie wypali? Rozumiesz, że i ludzie myślą, a to umysły biedaków. To biedzie człowiek chowany całe życie, rozumiesz, tam nauczony tej biedy, wiesz, jeszcze tłumaczony, żebyś tam się za dużo nie spodziewał w tym życiu, wiesz, i tak dalej. Rozumiesz, tak nas urządzono w ogóle, nie? No ale wracając do tematu zmartwychwstania, pierwszy list do Koryntian 15:19, pierwszy list do Koryntian 15:19. Pierwszy list do Koryntian 15:19. Mówi tak. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Rozumiecie? Jeśli tylko w tym życiu. Natomiast Rzymian 10:9. Rzymian 10:9 pokazuje nam kolejną rzecz. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Widać, że chrześcijaństwo to jest śmierć i zmartwychwstanie. To jest śmierć i zmartwychwstanie. I ta śmierć, o której mówiliśmy przed chwileczką, kiedy mówiłem o krzyżu, ona prowadzi do zmartwychwstania, czyli ona jest pośrednikiem. Ona jest,
ona nie jest elementem końcowym, ona służy czemuś. W ogóle, tak jak mówiłem, krzyż, on służy czemuś, on nie jest po to, żeby on, to jest narzędzie, on nie jest po to, żeby on sobie był, ale celem jest co? No zmartwychwstanie, no my wstajemy z martwych. I teraz tak, ty musisz nie tyle nawet być przekonany, bo ja uważam, że ty jesteś przekonany, że zostaniesz zbudzony z martwych, ale ty musisz być tym przesiąknięty, że ty powstaniesz z martwych. Przesiąknięty. Ty musisz o tym myśleć, ty musisz to rozważać, rozumiesz? Ty musisz to przerzucać w swoim umyśle, ty musisz za to dziękować Bogu. Bo zmartwychwstanie to jest coś, czym musisz być przesiąknięty. Kiedy ty idziesz potem do ludzi, głosisz im Chrystusa, to z ciebie zmartwychwstanie, ta świadomość zmartwychwstania musi bić. Bo ludzie się boją śmierci. I teraz raptem wychodzi tutaj ktoś i mówi im, a ja się nie boję śmierci, bo ja wstanę z martwych. Bo ja zmartwychwstanę. Tutaj pokazane jest, że w tym wersecie, że zmartwychwstanie ono jest związane z panowaniem. Że kto wyzna ustami swoimi, że Jezus wstał z martwych, zbawiony będzie. Kto wierzy w sercu swoim, że Jezus wstał z martwych, zbawiony będzie, a kto wyzna, że jest Panem, do tego zbawienia dopełni. Chodzi o to, że cała formuła zbawienia, ona jest związana z tym, że jeżeli ja wierzę w zmartwychwstanie, jeżeli ja wiem, że będę zmartwychwzbudzony, to teraz ja zaczynam prawidłowo funkcjonować na poziomie władzy. Bo władać może ten prawidłowo, kto w ogóle się nie boi śmierci. Bo jeżeli się boisz śmierci, masz w sobie lęk przed śmiercią, to władanie będzie dla ciebie trudne, bo z perspektywy w ogóle osoby śmiertelnej ty masz ciężko władać. No proszę, jak ty masz władać z perspektywy osoby śmiertelnej, tak? Nad diabłem, który jest potężnym bytem i w ogóle nie jest śmiertelnikiem. O, tak to imię. No jak ty masz to zrobić? I tutaj się pojawiają kłopoty bardzo praktyczne później, bo ludzie gromią diabła. Ja zawsze mówię, no okej, gromisz diabła, ale mówię, czy ty realnie jesteś świadomy, że ty panujesz nad tym diabłem? Czy ty jesteś w takim stanie, że ty tam tylko masz teologicznie wyłożone, że ty tego diabła możesz gromić, a tak naprawdę ty nie masz w sobie tej mentalności królewskiej, mentalności zmartwychwstałego króla. Że nie masz, to ci ciężko to jest zrobić. To ciężka sprawa jest dla ciebie. I teraz tak. Mamy trzy przestrzenie zmartwychwstania. Nie będę czytał wszystkich wersetów, notujcie sobie, jeżeli chcecie. Pierwsza to jest zmartwychwstanie Chrystusa, Ewangelia Marka 16:29. Zmartwychwstanie Chrystusa. Druga to jest zmartwychwstanie odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. I tutaj mamy Ewangelię Jana 6:40. Ja bym chciał, żebyśmy na zmartwychwstaniu Chrystusa nie musimy się zatrzymywać, bo my to wszystko wiemy. Natomiast chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na Ewangelii Jana 6:40. Ewangelia Jana 6:40. I tu jest napisane tak. A oto jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Jak wygląda kolejność zmartwychwstania wierzących ludzi? Po pierwsze, zmartwychwstaną ci, a właściwie oni zmartwychwstali, to jest w ogóle ciekawa rzecz, ci, którzy umarli za czasów ziemskiego życia Jezusa i byli pochowani w pobliżu miejsca, gdzie Jezus umarł. Ewangelia Mateusza 27:53. Wy w ogóle pamiętacie to zjawisko. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Patrzcie.
w momencie, kiedy On umiera na krzyżu, następuje manifestacja pierwszego zmartwychwstania. My w ogóle nie wiemy, co się stało z tymi ludźmi później. Bo to jest już owiane jakąś tajemnicą, co z nimi się stało. Czy oni realnie żyli później, czy oni na pewną chwilę zmartwychwstali. Bo to jest niewiadome. Natomiast wiadoma jest jedna rzecz, że następuje jakaś manifestacja mocy do tego stopnia silnej, że wstają trupy z grobu. No dla mnie to jest, człowieku, fenomen. To jest szok. I to jest potężna informacja, jak, że zmartwychwstanie będzie. Poza tym zobaczcie drugą rzecz, bardzo ciekawa historia w ogóle, bo oni tam leżeli w tych grobach długo. No, czyli co tam wstało? Co wstało? Czy to wstało to, co tam było, czy też, tak jak robi założenie wielu teologów, a ja jestem w ogóle bardzo skłonny w to wierzyć, tak? Że oni, tak, wstali w uwielbionych ciałach. Że te ciała były uwielbione. Że to były ciała, podobne ciału Jezusa. I istnieje też wielkie prawdopodobieństwo w ogóle, że w niebo wstąpienie Jezusa, tak, ono spowodowało również w niebo wstąpienie tych ludzi, którzy tam wstali. To jest prawdopodobna rzecz, bo z drugiej strony musielibyśmy sobie zacząć zadawać pytania, no co się zaczyna dziać z ludźmi, którzy w ogóle zaczynają chodzić w uwielbionych ciałach na tej ziemi tutaj. Rozumiecie? W ogóle wiecie, że o tym to legendy już powstały, o tych zjawiskach. Na przykład ci ludzie żyją do tej pory. Takie legendy są w ogóle gdzieś tam. Rozumiesz? Filmy o tych, że takie robią w ogóle, wiecie, jakieś tam. Ja w ogóle, no, moja wyobraźnia nie sięga w tą stronę. Może, ja nie wiem. Natomiast najprawdopodobniejszą rzeczą jest to, że manifestacja zmartwychwstania doprowadziła do tego, że tam po raz pierwszy ludzie powstali w uwielbionych ciałach. W ciałach, które zostały wzięte do nieba później. Po drugie, powstaną z martwych ci, którzy umarli jako nowonarodzeni z Bożego Ducha ludzie. 1 Tesaloniczan 4, 13, 16. A po trzecie, ci, którzy są narodzeni z Bożego Ducha i pozostają tu na ziemi podczas powrotu Jezusa. W takiej kolejności jest zmartwychwstanie. Najpierw wstali tamci, potem powstaną ci, którzy umarli jako odrodzeni z Bożego Ducha ludzie, a trzecia akcja to będzie porwanie Kościoła, czyli wzięcie ludzi z ziemi, tych, którzy tutaj pozostaną. I my nie wiemy, kiedy to będzie. Natomiast ja wiem jedno. W momencie porwania Kościoła wszystkie te osoby, które były odrodzone z Bożego Ducha, które zostały też uwielbione ciała, prawda? One spotkają się w jednym miejscu. Nastąpi manifest Bożego Królestwa pod władzą Jezusa na ziemię. Dlaczego ja o tym do was mówię? Dlatego, że wy musicie mieć światło na to zjawisko. Ja w ogóle zachęcam was, żebyście takie rzeczy w Biblii sobie ogarniali. Że to co my tutaj mamy na ziemi, to jest jakaś część w ogóle całego zagadnienia chrześcijaństwa. Bo my nie możemy jedynie na tym sobie opierać. I musimy wiedzieć, że to będzie coś o wiele większego. I my musimy też z tej perspektywy głosić Ewangelię do ludzi. Rozumiecie? Żeby ludzie, jeżeli wy przyjmiecie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, tak? To wy zostaniecie wzbudzeni z martwych, dostaniecie nowe ciała. Wiecie, jak się w ogóle, jak głoszę o tym na ulicach do ludzi, to ludzie często takie teksty, że tam Jezus za was umarł, rozumiesz? To wielu ludzi w ogóle, wiesz, o tym się mówi wszędzie. Ale kiedy zaczynamy mówić o zmartwychwstaniu, to ludzie przystają i zaczynają słuchać, bo dla nich to jest coś tajemnego. Bo zmartwychwstanie to jest w ogóle coś tajemnego. No jeszcze jak Jezus, jak się zapytasz przeciętnego Polaka, ty wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa? No tak, tak, wierzę, Wielkanoc. Rozumiesz? To on tak wierzy. Ale kiedy zaczyna dochodzić do tematu w ogóle zmartwychwstania ludzi, tak, to zaczyna wywoływać
Ja sobie myślę, że w ogóle głoszenie o zmartwychwstaniu, ono wywołuje w siłach demonicznych bardzo duży niepokój. One są bardzo zaniepokojone, siły demoniczne, w ogóle kiedy my głosimy o tym. Bo my w ogóle zaczynamy w jakiś sposób taki bardzo jawny, ostentacyjny mówić, nie no śmierć to nie jest w ogóle problem. Jaki to jest śmierć? Jaki to problem śmierć, jak ty się zaraz wstanie z martwych, odrodziłeś się z Bożego Ducha, to nie ma problemu, na razie poczekasz w przejściówce jakiejś sobie, a potem dostaniesz uwielbione ciało, zejdziesz z Jezusem na ziemię i w ogóle... Kurczę, oni naprawdę, ci ludzie tym żyją, oni naprawdę w to wierzą. Dla nich to jest takie jasne, takie proste. Dlatego my musimy w ogóle tym żyć, aby to móc głosić. My nie możemy tego nie głosić. Bo Paweł to głosił, rozumiecie? Bo Jezus o tym opowiadał. To jest nasza przyszłość. Rozumiecie? Nasza przyszłość to nie jest jedynie to, co my tutaj na ziemi mamy, jakaś rzecz enigmatyczna gdzieś tam kiedyś. To nic nie będzie enigmatycznego. I teraz ja chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewnego rodzaju przestrzeń związaną ze zmartwychwstaniem. Bo ja bym chciał, żebyśmy też umieli się nie bać pewnych nazwijmy to proroczych ruchów, które są związane z tym, że nas czeka wielki ucisk. Otóż nie czeka nas wielki ucisk. Ludzie odrodzeni z Bożego Ducha nie będą w wielkim ucisku. Oni nie będą. My nie będziemy w żaden sposób jakby czynni wtedy, ponieważ wielki ucisk będzie po porwaniu Kościoła. Wielu oczywiście teologów umieszcza go w innych miejscach i chciałoby koniecznie, żeby jednak chrześcijanie się bali. Bo to jest bardzo prolękowe. Tylko ja chcę ci pokazać teraz rozmiar działania Jezusa. Jezus na krzyżu Golgoty doprowadza do tego, że zostaje złożona ofiara za człowieka. I ta ofiara umożliwia nam automatycznie po śmierci pójście do nieba. I ta ofiara też nie zostawia miejsca na szeroko pojęte prześladowania w wielkim ucisku dla nas. Kościół nie będzie w wielkim ucisku. Kościół nie będzie w wielkim ucisku. Ci ludzie, którzy umarli przed powrotem Jezusa, być może my też będziemy tymi ludźmi, którzy umrą przed powrotem Jezusa, bo ja nie wiem, kiedy Jezus wróci. Oni, ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, oni są w miejscu, przebywają w miejscu popularnie zwane niebem, tak naprawdę. To miejsce, które nazywamy niebem, to jest starotestamentowy Szeol, przeniesiony przed oblicze Boga. Jak wiecie, w Starym Testamencie było jedno miejsce, miejsce śmierci. W tym miejscu śmierci znajdowali się wszyscy umarli. Było one przedzielone na dwie części. O tym opisuje nam historia o bogaczu i Łazarzu. Że Szeol jest podzielony na dwie części. Jedna część to jest dla sprawiedliwych, tych, którzy byli ludźmi uczciwymi według prawideł Bożych, a druga część to była dla ludzi, którzy nie byli uczciwymi według prawideł Bożych. I teraz, kiedy Jezus umarł na krzyżu, podczas Jego śmierci, tak? Między Jego śmiercią a zmartwychwstaniem, część Szeolu, w której byli ludzie sprawiedliwi, została podniesiona do Bożej obecności. I to jest to dzisiejsze niebo, gdzie tam się oczekuje. Czyli dzisiaj po śmierci odrodzony z Bożego Ducha człowiek idzie do nieba. No w tym niebie on nie ma jeszcze uwielbionego ciała, on sobie tam czeka, tylko w warunkach komfortowych. Druga część Szeolu została.
jest zwana popularnie piekłem. I tam oczekują ci, tak, na Boży sąd, którzy nie byli odrodzeni z Bożego Ducha. Musimy te rzeczy wiedzieć z tej przyczyny, że kiedy my głosimy do ludzi, to musimy głosić z absolutnej pewności zmartwychwstania. Absolutnej pewności. Tobie nie może towarzyszyć żadne zachwianie. Ty nie możesz mówić do ludzi z miejsca niepewności. Ja nie wiem do końca, jak tam będzie. Ja mówię, ale ja wiem, jak tam będzie. Ja mogę nie wiedzieć szczegółów, które tam będą, bo ich nie wiem, ale ja wiem, jak wygląda ta cała konstrukcja. Ja wiem, że kiedy przyjdzie moment powrotu Jezusa, tak? I kiedy zabrzmi głos trąby, to ludzie zostaną zebrani w okręgach niebieskich, zarówno z całej sfery nieba, jak i z całej sfery ziemi. Wszyscy odrodzeni z Bożego Ducha ludzie. Tutaj to będzie oczywiście manifestacja, bo to będzie wielki, wielki, wielki transport. Rozumiesz? Nie? Ale z tamtej strony nieba też będą ludzie zbierani. I tak naprawdę Kościół zstąpi razem z Chrystusem na ziemi. Tak? Uwielbione ciała będą już czymś, co automatycznie zaistnieje w naszym życiu. Zarówno dla tych, którzy byli porwani z ziemi, jak i dla tych, którzy przebywali w niebie. Rozumiesz? Cała brygada z Jezusem na czele zejdzie na ziemię. To jest, to trzeba zrozumieć, że tak to będzie. Że to będzie takie, że to będzie takie zjawisko. I teraz dopiero później, w drugiej kolejności, my czytamy o kolejnych ruchach związanych ze zmartwychwstaniem. Widzimy, że potem powstają z martwych ci, którzy nie byli odrodzeni z Bożego Ducha. Na co oni powstają? Na globalny sąd przed Bożym tronem. Rozumiecie? To jest, my musimy to widzieć, mieć to zobrazowane. Badaj to też w piśmie, żebyś rozumiał, jak te rzeczy będą wyglądały. Oddziel to, umiej to sobie oddzielić. Bądź absolutnie w 100% pewny swojego zmartwychwstania i bądź pewny, że to jest ważna rzecz, żeby głosić innym ludziom. Nie bądź jakby nie ogranicz się w tym głoszeniu Ewangelii do tego, że ty powiesz tylko, że Jezus umarł za twoje grzechy i że zamanifestuje ci teraz Bożą moc, jeżeli zechcesz, mogę cię uzdrowić, mogę cię uwolnić. Ty mów o przyszłym życiu. Jakby pokazuj ludziom, że życie tutaj na ziemi to nie jest ostateczność. Mów, że to się skończy i że my wstaniemy z martwych. Mów, że będziemy mieli nowe ciała. Ja często pytam ludzi, chciałeś mieć nowe ciało? Takie, co przez ściany przechodzi. Takie, co w ogóle słyszy Boga, widzi Boga. Takie, które nie ma dylematów wewnętrznych. Jesteś tym zainteresowany? Rozumiesz? Chciałbym, żebyście tą rzecz głosili do ludzi, żebyście, ale najpierw musicie nią żyć. Ja naprawdę tym żyję. Ja jestem tak przekonany o tym, że ja wstanę z martwych, że ja będę miał nowe ciało, że to się w głowie nie mieści. Że to w ogóle, mówię, wow. Tym żyć trzeba. Dlatego też różnego rodzaju bolączki, na przykład, które nas dochodzą tutaj na ziemi, przestają mieć taki wielki rozmiar. Bo skoro jest zmartwychwstanie, tak? No to kurczę, to w takim razie no nie taki diabeł straszny, jak go malują. To nie jest to jakiś dramat tutaj dla nas. Kiedyś pamiętam, taki człowiek na misję wyjeżdżał do Białorusi, dostał od Boga prowadzenie, żeby tam pojechać i sam tam jechał. I tam go bracia, jeszcze w kościele ziemiośrodkowym było, bracia go w ten sposób stymulowali, że mówili do niego tak, no ale nie boisz się, a jak cię tam zabiją w ogóle, wiesz, i tak go stymulował. W ogóle chłop, wiesz, przekonany, że ma na tą Białoruś, ja mówię, no ja byłem młody człowiek, wiesz, no tam się nie udzielałem w tym, ale ty mówię, no chce jechać, niech jedzie, no chce na Białoruś, chce do Chin, jedź do Chin, no kurczę, niech ci Bóg błogosławi, tak, jedź. No to tak możesz powiedzieć tylko, tak? Oni niespecjalnie go tam zachęcali, ale jak mu tam któryś raz już który powiedział, że wiesz, że tam strzelają, to on powiedział,
No to dobrze, bo ja szybciej do ojca pójdę, mówi. To ja, to dobrze. To w zasadzie dobrze, że tam mnie mogło zastrzelić. No i powiem ci szczerze, że tak wtedy jako taki, wiesz, młody człowiek w Bogu, tak go posłuchałem, ty to mi zostało tak w głowie. Ty, no stał ten chłopak, wiesz, mówi, to szybciej do ojca pójdę. Ty, to ja to zyskam. On wierzył, znaczy bardzo silnie przeżywał zmartwychwstanie. Dla niego to było normalne, że teraz zobacz, ja sobie zadałem też pytanie, jak było takie, sam sobie zadałem pytanie, jak było z tymi ludźmi, którzy, wiesz, cierpieli bardzo w różnych odcinkach życia, byli krzyżowani, byli i w ogóle, wiesz, i jakby jedna rzecz taka mnie dotknęła, że ci ludzie, oni w ogóle byli absolutnie przekonani o życiu wiecznym. I oni byli przekonani o zmartwychwstaniu. Nie wiem, czy w ogóle orientujecie się, ale te pierwsze ruchy chrześcijańskie, które były, to one, ich bardzo dużym atutem było to, zresztą o tym można czytać już tak troszkę w Dziejach Apostolskich, że oni wyznawali naukę nieżyjącego człowieka, twierdząc, że on zmartwychwstał. Bo oni w ogóle stają przed radą i mówią, no tak, my wierzymy jemu w ogóle, bo on żyje i tak dalej, wiesz. I ta rada ze sobą rozmawia, no mówi, no ty, no oni, no tu jest Jezus, Jezus został zabity, a oni utrzymują, że on żyje. Że oni w ogóle wierzą w to, że on żyje. Dwa, oni nie boją się śmierci. No nie boją się śmierci. Przecież to na przykład spowodowało, że cesarz rzymski, wiecie, bo jak powstał Kościół katolicki, znacie te rzeczy, że to w ogóle cesarz rzymski zwrócił się do chrześcijan o to, aby oni głosowali na niego, tam oczywiście naobiecywał im gruszek na wierzbie i tak dalej. Natomiast oni zgodzili się na to zupełnie niepotrzebnie, moim zdaniem, bo w innym wypadku nie było tego całego kotła katolickiego, jak oni by się nie zgodzili. Natomiast zgodzili się i teraz... Ponieważ on widział w nich odważny, tak odważny naród, że się w głowie nie mieści. To potem niczym nie mogli tych chrześcijan wyplenić w ogóle z tego Rzymu. Wieszali ich na krzyżach, tam palili w ogóle, wiesz, a lwom rzucali, a ci w ogóle, wiesz, no oni życie wieczne mają. No życie wieczne. Rozumiesz? No teraz weź mu coś zrób. Rozumiesz? Weź mu coś zrób. Ty, jak on wisi na krzyżu, rozumiesz? I kazania ci prawi jeszcze. Ty, przecież to jest szok w trampkę. Że są zapisy historyczne, że oni na przykład śpiewali ci ludzie, ci chrześcijanie, wiesz o co chodzi? Śpiewali, w ogóle stosy płonęły, a oni śpiewali. To szok. Dla mnie to rozumiesz. Ja mogę sobie tylko te rzeczy w swojej wyobraźni jakoś poukładać. Natomiast te zmartwychwstanie, ta świadomość zmartwychwstania to jest potężna siła do poruszania się w ogóle w życiu. No tak, bo skoro ja wiem, że ja wstanę z martwych, skoro ja wiem, że w ogóle będzie porwanie kościoła, rozumiesz, to ja w ogóle sobie żyję, no to mnie śmierć. Ktoś mówi, zabije cię. On zabije cię, on cię zniknie. Teraz gość cię straszy, że on cię zabije, wiesz. Ja rozumiem emocje emocjami, ale w twoim duchu jest jakaś potężna siła, która do ciebie mówi od wewnątrz, wiesz, no to co z tego, że on cię zrobił, no weź. To nie jest koniec tematu. I teraz zrób coś człowiekowi, który ma taką mentalność. Nastraż go czymś. Rozważanie zmartwychwstania będzie powodowało wzrost twojej wewnętrznej siły. Twoje problemy nie będą urastały do rangi Goliatów. Te życie na ziemi to nie koniec. To nie koniec. Jesteśmy na pewnego rodzaju etapie przejściowym. To rozumiesz. Musisz tym żyć i musisz to głosić. Zobacz. Specyfika uwielbionego ciała. Teraz jest ciało zniszczalne, a dostaniemy niezniszczalne. Niezniszczalne. Teraz ciało jest śmiertelne, a dostaniemy nieśmiertelne, że będziemy nieśmiertelne ciała mieć. Ludzie, czy w ogóle rozumiecie, że my nie będziemy jak duszki sobie żyli całe życie w ogóle, że to my w niebie, jeśli Jezus nie wróci jutro, pojutrze czy za tydzień i my umrzemy w Chrystusie to, i pójdziemy do nieba, to my w niebie będziemy w tej sferze w ogóle, wiesz, duchowej.
Oczywiście z przyczepioną do ducha psychiką naszą, czyli duszą, prawda? To tam ciał nie będziemy jeszcze mieli. Ale potem, kiedy my zjedziemy z Jezusem tutaj, to my zjedziemy już w uwielbionych ciałach, człowieku. Przecież to będzie życie w ciele na ziemi. Nowa ziemia, nowe ciało. Rozumiesz? Nowa ziemia, nowe ciało. Oczywiście tam z tą ziemią też tutaj nie mamy na to czasu i nie ma takiej potrzeby, żeby to wszystko rozkładać na części pierwsze, że tam tysiącletnie królestwo, potem coś innego, bo chcecie o tym słuchać, to ja mam to nagrane w internecie dużo o tym, nie będę o tym mówił was. Natomiast chodzi o to, że jeżeli ja wiem, że ja będę żył w ciele, to już przestaje być takie enigmatyczne dla mnie. To my będziemy normalnie ludzie, no jak teraz, zobaczcie, my ze sobą tu jesteśmy, to my tak będziemy na nowej ziemi. Rozumiesz? Tak będziesz, tylko w żywym, uwielbionym ciele. Kurczę. Mnie to kręci osobiście. Teraz są różne poniżenia w naszych ciałach, w przyszłości nie będzie żadnych poniżeń. W ogóle nie będzie diabła. Rozumiesz, o co chodzi? Nie będzie pokus. Nie będzie demonów, tak? Nie będzie takich rzeczy. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam w ogóle życia. Ja sobie życia bez demonów nie wyobrażam, dokładnie. Nie wyobrażam sobie naprawdę, bo ja jestem skaleczony tym zjawiskiem, bo ja żyję na patologicznym globie, rozumiesz, o co chodzi? Czepiają się jakieś bydlaki, chodzą za mną, jakieś też porządliwości, bo te flashbacki starej natury, rozumiesz? No przepraszam, ale żyjemy w takim czymś teraz. A razem wyobraź, to nie będzie takich rzeczy. Tutaj idziesz, no nie ma demona, w ogóle wiesz, o co chodzi. No nie ma demona. Nie ma w ogóle grzechu, nie ma cio, nie ma w ogóle kotła w głowie. Nie ma zmartwień. No bez przesady, bez zmartwień. Jak to żyć? Co tu gromić? Co tu układać? Tu nic nie będzie do układania. Nic, ludzie. Nic nie będziemy mieli do zmiany. Patrz, dzisiaj się uświęcamy, dzisiaj kręcimy się wokół różnego rodzaju problemów, stosujemy Bożą moc. Ty nie będziesz się kręcił koło żadnych problemów w wieczności. Bo ty nie będziesz miał problemów, nie będziesz miał zranień żadnych, żadnych flashbacków z przeszłości, rozumiesz, o co chodzi? Żadnego żalu do drugiego człowieka, ani żalu do siebie. Nawet odczucia twoje, rozumiesz, bo będą odczucia, bo te dusze będą całkowicie uzdrowione i uświęcone, one nie będą miały żadnej fanaberii wewnętrznej. I to jest coś, co, o czym ja marzę i na co też ja czekam. Ja czekam na to. Ja sobie nie chodzę tylko po tej ziemi, w ogóle wiesz, żeby jakby dzisiaj manifestować Chrystusa, bo ja w ogóle czekam, ja realnie czekam na nowe życie. Nowe życie. Nasza córka jest przekonywana od urodzenia, że ja tutaj zawsze siadałem i mówię: Sarciu, ja jestem taki tatuś zastępczy. To na razie tak cię mam w leasingu, to tak. To twój prawdziwy tata to w niebie w ogóle, wiesz, i w ogóle to o niebo chodzi, a potem zejdziemy z nieba. Sara to jest tak w ogóle przekonana, jak ona ostatnio, czekaj, w czym? Chyba w biologii albo w biologii chyba teraz, jak zaczęła piątą klasę, zobaczyła ewolucję, że tam, wiesz, australopitek się prostuje tam. Jak ona się zaczęła śmiać, mówi, zobacz, mówi, co tu jest. Ja mówię, no taka jest teoria, taki Darwin się najarał kiedyś czegoś. Tak ma, no i co, no zrobisz mu. No to dla tego dziecka to był, no wiesz, to nie szok, tylko to zabawne było. To w ogóle zabawna historia. Taka mnie tak spojrzała na to, dlaczego? Bo ona wie o tym, że ona jest narodzona z Bożego Ducha, że ona pójdzie do nieba, a potem, że ona zejdzie z Chrystusem na ziemię i że ona dostanie nowe ciało i będzie zarządzała kosmosem. I koniec. No ona to wie. Wiesz? I to nie ma, że ona się tego domyśla, tylko ona to wie. I ona w ogóle zadaje takie pytanie, wiesz, to nie jest już mała dziewczynka, tylko to jest blisko 11-letnia dziewczyna. I ona w ogóle, jak rozmawia, to ona normalnie mówi: słuchaj, a jak my tam będziemy w niebie, to czy taka sprawa to będzie tak wyglądać, a potem jak my zejdziemy na ziemię, to jak to tutaj będzie to? Bo ona, ja mówię, wiesz, to Sara, no ja nie wiem do końca, jak to będzie.
Wiem, że centrum w ogóle będzie w Jerozolimie, wiem, że tam Pan Jezus w ogóle będzie miał swoją bazę w ogóle wypadową, tak? I stamtąd będziemy lecieli całym wszechświatem, proszę Ciebie, na prawo i lewo, tak? Natomiast dokładnie to nie wiem, wiesz, co tam będziemy, tak? Czy będziemy w ekipie, proszę Ciebie, Pawłowej, czy Piotrowej, czy gdzie tam, trudno powiedzieć, tak? Ale chodzi o to, że to dziecko tym żyje i my musimy tym żyć. Była kiedyś taka kobieta, mistyczka taka, jak lubicie, takie rzeczy, nazywa się Madame Guyon, taka francuska mistyczka, wspaniała postać. I ona była taką duchową matką Watchmana Nee. I ona jak z Watchmanem jak sobie szła na przykład i opowiadała mu o swoich objawieniach, to jak on tak za blisko podchodził, to ona zawsze mówiła: przesuń się troszeczkę, bo gdyby Jezus wrócił, to bym chciała, żeby był koło mnie. To tak prorokini taka, wiesz. Ona tym żyła. To się może wydaje zabawne, to w ogóle wiesz. Starsza babeczka, w ogóle ona żyła przekonaniem, tak sobie, że patrz, jak to jest żyć z dnia codziennie w ten sposób, że Jezus może wrócić. Że Jezus może wrócić. Ty żyjesz tym. Idziesz do pracy, rozumiesz, patrz, jutro sobie zjesz śniadanko i ty w ogóle wstajesz i ty możesz być przesiąkniętym, że może Jezus wróci. Targi poznańskie teraz są, przecież nie wiem, że wjedzie na targi. Teraz na przykład. Byłby numer człowieku. Rozumiesz? To dopiero by ceny w hotelach wzrosły. Człowiek jakby się zaczął powrót Jezusa w ogóle. Chodzi o to, że chciałbym, żebyście tym żyli. Bo to będzie wam dawać siłę. Że myślenie w temacie zmartwychwstania będzie nadawać siłę twojemu życiu. Rozważanie tego. To cię będzie uskrzydlać. To ci będzie dawać pewnego rodzaju lekkość. Patrz, ty jesteś człowiekiem, który się zmaga z tym, co się dzieje wokół ciebie. Każdy z nas się zmaga. Jesteśmy też sługami królestwa, niesiemy ciężar królestwa. I słuchajcie, i my musimy nasze umysły mieć ukierunkowane na zmartwychwstanie, dlatego że to będzie dawało nam lekkość. To zmartwychwstanie jest naszym szabatem. To my musimy tak to oglądać. Niekoniecznie musimy być przeforsowani wiedzą na ten temat, natomiast te kluczowe rzeczy warto wiedzieć i trzymać się tego i myśleć o tym. Ja myślę o zmartwychwstaniu. Ja myślę o zmartwychwstaniu, naprawdę. Żyję tutaj, prowadzę kościół, usługuję ludziom, mam żonę, dzieci, wszystko okej, okay, tak? Poszerzam, poznaję Boga coraz bardziej, ale w ogóle te rzeczy, które już we mnie są, a zmartwychwstanie we mnie jest czymś, o czym rozmyślam. Mnie to uskrzydla. Po prostu. Mnie to uskrzydla. Ja się cieszę na nowe ciało. Nie wiem, czy będę miał wybór, czy nie. Jeśli chodzi o wygląd, trudno mi powiedzieć. Prawdopodobnie nie. Bo gdybym miał propozycję, żeby posiadać włosy, to bym się chyba nie zdecydował. Jednak chyba nie, mi się wydaje. Tak myślałem o tym sobie. Zobacz, ja sobie tak myślę. Tak. To jest banalne. Tutaj robisz jakieś poważne rzeczy, no nie? A ja sobie naprawdę siedzę i sobie myślę w ogóle, czy ja jak będę miał uwielbione ciało, to będę miał włosy. Wiesz, o co chodzi. I takie myślenie. Dlaczego ja chcę, dlaczego ja sobie pozwalam na tego rodzaju dziecinne myślenie? Akurat sobie wyobraziłem takie lokowane duże. Może jest tak dlatego, bo ja rozpoznałem tą siłę, która daje mi lekkość, jeżeli ja rozważam zmartwychwstanie. Rozumiecie, że ja to zobaczyłem. Ja się tym może nie leczę, ale ja wypoczywam w tym. Ja wypoczywam w zrozumieniu zmartwychwstania. Ja w tym wypoczywam. Bo wiecie, wokół nas jest trudno. I nasze życie to jest panowanie nad diabłem, mimo wszystko w tych warunkach, w których jesteśmy, to jest pewnego rodzaju przepychanka ciągle. Tak? Ale myślmy o zmartwychwstaniu. Proszę was o to. Myślcie o sobie, jako o ludziach, którzy nie żyjecie tylko tutaj i teraz. I jak myślicie potem o przyjściu, to tak, ja nie wiem, ale mi się wydaje, że ludzie mało o tym myślą. Naprawdę, ja nie wiem, ja nie znam waszych głów, ale ja o sobie powiem. Ja się musiałem z tego ponawracać, wiecie, ja pokutowałem z tego, że ja,
nie żyłem tym zmartwychwstaniem, nie pokutowałem. Ja przyszedłem do Boga, mówię, Panie Boże, kurczę, jestem przepełniony w ogóle myślami o służbie, o manifestacjach Twojej mocy i to wszystko jest bardzo dobre, ale w ogóle tak niewiele myślę o Twoim powrocie. Rozumiesz? To nie myślę tak wiele. A ja chcę myśleć o tym, ludzie, rozumiecie? Ja jestem w ogóle i tym zainteresowany, żeby myśleć, jak on tu wróci. Jestem zainteresowany, że ja w ogóle jestem z nim na tych obłokach, że ja z nim tu zjeżdżam, w ogóle wiesz, o co chodzi. Ja chcę tak żyć. To jest dla mnie ważne. I ja to potem pokazuję ludziom. Stąd też odwaga, która jest w moim życiu, ona jest ściśle związana z tym, że ja się nie boję śmierci. Ja się naprawdę nie boję śmierci. Ja, to nie są takie gadki po to, żeby to nagrać, albo żeby powiedzieć komuś, że człowiek śmierci nie boi. Ja się nie boję śmierci. W ogóle jak ja zacząłem, że ja nie umrę, bo ja nie umrę. W ogóle nie umrę. W ogóle wiecie, jak będzie. Jeżeli ty odejdziesz stąd, to mikrosekundy jesteś z Panem. Mikrosekundy to człowieku, to nie to, że ty będziesz tam szedł jakiegoś tam, wiesz, kanałem człowieku, rozumiesz, i aniołowie cię będą chronić skrzydłami, żeby tam ci diabeł głowy nie umrywał. No to w ogóle pyk, dziękuję, to się w chwale odchodzi do Boga. W chwale, wiesz. Tak? A tam. Nie ma czasu. Ty. Pierwsze zderzenie w ogóle nie ma czasu. A więc skoro nie ma czasu, to nie ma oczekiwania. To jest szok. Człowieku, weź sobie o tym pomyśl. To w niebie nie ma oczekiwania. Bo skoro nie ma czasu, to nie ma oczekiwania w ogóle. To nie, tam się nie czekasz na nic. Bo to jest, już jesteś ponadczasowy. Już jesteś w ogóle w miejscu, gdzie dla ciebie w ogóle tam się w pewnym sensie nie porusza to, co się porusza tutaj. Tam po prostu jesteś. I w pewnym momencie, tak, zejdziesz tutaj, schodzisz tutaj. Ja myślę, że dla ludzi, którzy są w niebie, to tam wszystko ustało w takim punkcie, w którym oni tam przyszli. Rozumiesz? Tam po prostu żyją, są szczęśliwi, nie? Na maksa. A okazuje się, że jeszcze piękniejsza rzecz przed nimi. Przed nimi nowe ciała, przed nimi nowa ziemia, tak? Przed nimi nowy Jeruzalem, przed nimi władanie narodami. Bóg wie jedynie, czym jest. Tak? Chcę, żebyście to sobie oglądali i żebyście mogli też w tym odpoczywać. Bo diabeł chce, żebyśmy żyli codziennym napięciem. Napięcie, teraz. Jak trudno jest. Ojcze, ja modlę się i chcę, żeby ludzie Twoje słowo przyjmowali jako Twoje słowo. Ja chcę, żeby ono w nich pracowało, ja chcę, żeby ich uzdalniało. Ja chcę, żeby rozważając Twoje zmartwychwstanie, ludzie odpoczywali w Tobie. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie byli przenikani Twoimi objawieniami o zmartwychwstaniu. Ojcze, ja chcę, żeby dotykali atmosfery nieba. Ojcze, ja chcę, żeby zarówno podczas snów, jak i w ciągu codziennego funkcjonowania wizje wewnętrzne i zewnętrzne tego, co będzie w wieczności, tego, jak będą funkcjonowali jako nowe stworzenia w nowych ciałach, przenikało ich życie. Duchu Święty, niech to będzie stałym udziałem ludzi tutaj, Ojcze. Amen.